Hej, witajcie! Chlebki, bułki, osoby bezglutenowe. W lipcu 2020 roku magazyn Nowa Fantastyka opublikował opowiadanie Jacka Komudy pod tytułem Dalian, będziesz ćwiartowany. Publikacja wywołała falę oburzenia wśród czytelników, zwłaszcza tych ze środowisk LGBT. Czytelnicy uznali jej treść po prostu za obraźliwą. Redakcja Nowej Fantastyki opublikowała przeprosiny i zrezygnowała ze współpracy z pisarzem, a w ramach zadośćuczynienia zobowiązała się przygotować specjalny, tęczowy numer magazynu we współpracy z twórcami LGBT. I do tego właśnie numeru miałam przyjemność stworzyć okładkę. A przy okazji zapoznać się z całą aferą i przypomnieć sobie o istnieniu polskich twórców fantastyki. Zaczęłam zastanawiać się, czy ktoś jeszcze oprócz mnie pamięta przygody pewnej młodej, wojowniczej księżniczki o słabym pęcherzu. I tak powstał ten kanał. Myślę, że już czas przyjrzeć się opowiadaniu, które uruchomiło ten łańcuch wydarzeń, ale najpierw zapraszam na segment, w którym prezentuję najśmieszniejsze memy, posty i komentarze z naszej grupy na Facebooku, która nazywa się Chleptuba. Przed Wami Chleptuba Spotlight. Gender: female, male, hot bread. Awuga. W obronie Jacka Komudy stanął szereg polskich pisarzy fantasy, którzy podpisali się pod tak zwanym listem przeciwko cenzurze. Kilku z nich to zresztą bohaterowie poprzednich dziadów fantastyki. W treści listu czytamy, że wymóg podporządkowania publikacji regułom wypracowanym przez jedną opcję światopoglądową oznacza de facto wprowadzenie cenzury. Wielu z nas pamięta czasy cenzury i dlatego jako pisarze, tłumacze, wydawcy, redaktorzy i miłośnicy literatury protestujemy z całą mocą. Podpisani pisarze, rzekomo dobrze pamiętający czasy cenzury, zupełnie nie zauważają ironii we wzywaniu prywatnego przedsiębiorstwa do działania wbrew własnym interesom. Opowiadanie Komudy nie zostało wycofane odgórnym nakazem państwa ani żadnego tajemniczego lobby LGBT. Jego autora nie spotkały żadne prawne konsekwencje. Skoro właściciele pisma uznali, że skojarzenie go w społecznej świadomości z nagonką na osoby homoseksualne wpływa negatywnie na wizerunek marki i sprzedaż pisma, to czy taki gest z ich strony nie jest jak najbardziej zgodny z duchem hołubionego przez prawicowych pisarzy wolnego rynku? Ale zanim przejdziemy do głębszych rozważań na temat cenzury, ustalmy, czy opowiadanie Komudy faktycznie jest homofobiczne? Spoiler! Jest. Więc jeżeli nie masz nastroju i sił do wysłuchiwania wielu naprawdę obrzydliwych opisów tego, jakim wstrętnym wynadwyżeniem jest seks pomiędzy mężczyznami, nie polecam słuchania dalej tego materiału. Przede wszystkim, kim jest Jacek Komuda? Poza tym, że cosplayerem. Mogliście go poznać na przykład w poprzednim odcinku Dziadów jako jedną z postaci w książce Andrzeja Pilipiuka Kuzynki. Facet ma pecha. Nie skończył jeszcze mówić, gdy poczuł, że coś wbija mu się boleśnie w plecy. To król dźgnął go końcem szabli pod łopatkę. Stojący obok wielki grafoman w haftowanej ukraińskiej koszuli nic jeszcze nie wyciągnął, ale wyraz jego oczu nie wróży nic dobrego. Facet z sanepidu nie wie, że to prawdziwy wariat potrafiący napisać książkę w 12 dni. Ale patrząc na tych dwóch przebierańców, traci nieco pewność siebie. Pod stół, chamie, zeżresz ten papier, a potem treść jego odszczekasz. Dziwiliśmy się wtedy, że Pilipiuk swojego kolegę po fachu uporczywie nazywa w książce Królem Polski. Trochę światła na ten dziwny, hermetyczny żarcik i w ogóle na pozycję Komudy w środowisku polskich pisarzy fantasy rzucił mi Jakub Ćwiek w naszej rozmowie na potrzeby artykułu dla Krytyki Politycznej. Było to w Lublinie, w dużej knajpie. Wstęp mieli autorzy Fabryki i ci spośród fanów, których ze sobą przyprowadzili. Końcówka 2005 to bardzo dobry moment dla Fabryki. Na konwentach w zasadzie królowali. W Empikach mieli własne półki i w zasadzie nie mieli liczącej się konkurencji, jeśli chodzi o polską fantastykę. Impreza, o której mówię, miała otwarty rachunek, co się zresztą w Fabryce zdarzało wtedy dość często i gdy na nią dotarłem, trochę późno, była już właściwie dziko polowa, skupiona najmocniej na Komudzie. Wyglądało to mniej więcej tak, że Komuda siedział porobiony z dziewczynami na obu kolanach, a co jakiś czas ktoś intonował okrzyk Komuda Rex,
panowała unifikacja na pełnej, a do tego dość mocne poczucie elitarności i zespołowości. Mamy więc do czynienia z uznanym pisarzem o wysokiej pozycji w środowisku, przynajmniej tym związanym z wydawnictwem Fabryki Słów, które na swojej stronie pisze o nim tak. Wierny prawdzie, nie stroni od brutalnych, mocnych kart historii. Inaczej niż Sienkiewicz woli pisać ku przestrodze niż ku pokrzepieniu serc. Wskrzesza dawne obyczaje, postaci, zapomniane miejsca. Bohaterowie to ludzie miotani namiętnościami, a nie papierowe ideały. Okej, zanurzmy się więc w te namiętności. Dalian będziesz ćwiartowany. To, jak przyznaje sam autor, metafora. Metafora sytuacji w Polsce i Europie. I to taka raczej toporna. Jest tutaj na przykład Lendia. Błogosławione w swoim i tylko swoim mniemaniu królestwo, mieszanina krowiego smrodu i ludzkiego łajna, wydyjskiego kadzidła i błota. To odpowiednik Polski w tym fantastycznym świecie. Lendia to kraina odważnych, choć nieco nieokrzesanych rycerzy. A z Lendią sąsiaduje Imperium Taurydyka. Co reprezentuje Taurydyka, łatwo się zorientujecie, kiedy zagłębimy się trochę bardziej w tekst. Chyba że wcześniej sam Komuda wygada nam się na ten temat, na przykład broniąc swojego opowiadania w magazynie Do Rzeczy. Wrogim smalcem albo faszolkiem zostaje się bardzo szybko. Wystarczy niewłaściwy post, słowo puszczone w sieć albo opowiadanie o pseudosłowiańskich rycerzach ścigających ostatniego światłego Taurydyjczyka. Na początku opowiadania poznajemy rycerza Jaksę, który jest właśnie w trakcie pościgu za tytułowym Dalianem. Ponieważ Dalian to psi syn, plugawy odmieniec, mężołóżca, gwałciciel praw praojca i ludzkich, rzucił z tyłu dziesiętnik. Jest świętą powinnością każdego jednowiercy ścigać takiego syna. Grupa dzielnych lędzickich rycerzy robi sobie przerwę w pogoni i zatrzymuje się w jakiejś karczmie. Jest to okazja do tego, żebyśmy dowiedzieli się, co na temat występków Daliana myślą zwykli, prości mieszkańcy Lendii. Właściwie, odezwał się niepytany, wielmożny panie, to chyba za nic tak gonicie bez tchu za tym Dalianem. Jak za nic, mruknął Wojski z pełną gębą, skoro winien jest plugawego obcowania z mężczyzną. Rzadka to i pochańska rzecz w dzisiejszych czasach. Może to on ostatni odmieniec w Lendii starszej? Daj nam, praojcze, by tak było. A mi tam nic do tego, stwierdził włodarz. Przecie ludzi nie mordował, a że był niewiastą dla innego, to jego sprawa. Nam też nic by nie było, tym razem odezwał się Płonka, gdyby sobie płodził niecnotę gdzieś po cichu, po pochańsku, ale on i jego... nie znalazł słów. Gach? Powiódł pokrwionym, pytającym spojrzeniem po obecnych. Przecie nie mąż, roześmiał się. Oni kłuli tym w oczy, więc ludzie nie zdzierżyli, zwłaszcza, że to nowa gnieźnica, a nie jakieś zadupie. Właściciel karczmy sugeruje, że nikt z Dalianem nie miałby właściwie problemu, gdyby tylko był sobie gejem gdzieś w domu pokryjomu, zamiast obnosić się bezczelnie po nowej gnieźnicy z tym, że był niewiastą dla innego. Przez to nagromadzenie nienawiści, obrzydzenia i inwektyw wobec samej idei bycia gejem bardzo ciężko jest przebrnąć nawet przez kilka stron tego opowiadania. Ale ja już doskonale wiem, co pojawi się za chwilę w komentarzach. Argument, że przecież to jest średniowieczny świat, a w nim tak właśnie traktowano gejów. Poza tym to wszystko przecież metafora. Miejscowi w karczmie mają reprezentować poglądy przeciętnego Polaka. Możemy więc się domyślać, że, jak to w alegoriach literackich bywa, te przekonania zostaną w jakiś bystry sposób skomentowane, podsumowane, być może skonfrontowane z rzeczywistością. Zwłaszcza, że główny bohater na temat tego wszystkiego pozostaje na razie tajemniczo powściągliwy. Teraz tekst zapoznaje nas z perspektywą uciekiniera Daliana. Dalian to młody mężczyzna, pełen ideałów i fantazji na temat tego, jak razem z ukochanym walczył przeciwko lędzickiemu reżimowi. Czekała też ich historia. Wspólny bunt przeciw zakłamaniu w Lendii, przeciwko krainie, gdzie wszystko wzniesiono na okrucieństwie i krzywdzie. I zakłamaniu, że tak powinno być.
że rycerze i knazie dwoją się i troją, aby zrobić dobrze chłopom, że wcale nie zmieniają wolnych ludzi w niewolników, pożyczając im pieniądze i biorąc pod ochronę przedmożnymi. Trochę się zaczynam gubić w tych alegoriach, ale wydaje mi się, że to ma być jakiś komentarz na temat 500+. Oprócz tego, że młody i zbuntowany Dalian jest też trochę dupkiem. I ewidentnie, jako sympatyk taurydyki i gej, czuje się trochę lepszy od zacofanych lędziców. Ludzi. Gdybyż mógł nazwać nimi tę żałosną lędzicką hołotę, tłoczącą się, śmierdzącą i rozmodloną. Traf chciał, że znajdowali się tu prawie sami pielgrzymi. Ubodzy, chorzy i chromi. Zmierzający do pustyni w Radunicy, by wykrzykiwać żałosne jęki praojcowi i Jessie. Patrząc na ten kaleki, kulejący, woniejący ranami i wrzodami tłum, uciekinier pomyślał, że uczynić z nich pięknych ludzi można by tylko gnając ich nachajkami ku świetlanej przyszłości. Skłonić, by przyjęli wielkie obyczaje taurydyki, jej śpiewną mowę, prawa, zasady, strzeliste budowle i niezwykłe mechanizmy, przy których młyn, fryszarka i wodna kuźnia wydawały się prymitywnymi ustrojstwami solemów. Z ukrywaną odrazą patrzył na pękate, ociężałe, brzemienne niewiasty. Gdzie nabawiłyście się tego brzucha, pomyślał. Chłop was zdybał w grochowinach, a może na gnojowicy? Czy ten fragment o zmuszaniu na hajką do przyjmowania obyczajów taurydyki zapala wam już znane lampki w głowie? Może kojarzy wam się z czymś taka właśnie fraza? Jeszcze nie? To lećmy dalej. Dalian zostaje prawie przyłapany przez rycerzy Jaksy, ale wyciąga go z tłumu i ratuje jakaś zakapturzona, kulejąca postać. Okazuje się jednak, że wpadł z deszczu pod rynnę, kiedy tajemniczy wybawca obezwładnia go i związuje w jakimś starym młynie. Dalian w desperacji próbuje z nim pertraktować. Okazuje się, że ten wybawca-oprawca to taurydyjczyk. W dzieciństwie z niewyjaśnionych powodów ojciec chciał zrobić z niego karła, więc zamknął go w małej klatce, powodując wielkie cierpienie i trwałe kalectwo. A potem było tylko gorzej. Taurydzi nie lubią takich jak ja. Oni miłują gładkich, miłych chłoptasiów, takich jak wy. Wysłali mnie do jamy, na dobrą śmierć, żebym się nie męczył. A ja chciałem się męczyć, chciałem żyć, rozumiesz, odmieńcze? Ciągle chcę widzieć wschody i zachody słońca, czuć zapach mokrych liści i błota na przedwiośniu, tak jak teraz. Uciekłem tutaj. I tu, w Lendi, tutaj pozwolili mi żyć. Co, może zaprzeczysz, że wieczny archikrator każe pozbywać się starców, co jeszcze czepiają się życia, i wszystkich tych, którzy nie mogą chodzić albo leżą w bólu? Po cóż mają cierpieć? Taurydyka. Imperium śmierci. Okej, czyli już wiemy. Oto kolejna opowieść o dzielnych pseudolechitach walczących z opresyjną Unią Europejską, która w tej alegorii z jakiegoś powodu morduje starców i nieuleczalnie chorych. Czy to ma być jakiś komentarz na temat eutanazji? Bo wydaje mi się, że zabijanie osób, które chcą żyć, to dokładnie to, czym eutanazja nie jest. Taurydyjczyk zostawia Daliana na pewną śmierć i kiedy ten już ma zginąć w paszczy skalnego wilka, ratuje go rycerz Jaksa ze swoją ekipą. I następuje plot twist, bo okazuje się, że Jaksa wcale nie chce pojmać i zabić Daliana, dlatego że jest gejem. Nie ścigamy cię za to, że byłeś kobietą. Co do mnie, możesz chędożyć się z kim tylko chcesz. Nawet z kijem od miotły, byle nie z capem i zwierzęciem, bo powstają z tego biesy. Ścigamy cię, bo chcemy wydusić z ciebie, gdzie jest getko. To on, a nie ty, uczynił coś tak strasznego, że będzie za to ćwiartowany żywcem. To partner Daliana, getko, dopuścił się jakiejś grubszej zbrodni, za którą ściga go Jaksa. I po kilku nieistotnych perypetiach udaje się rycerzom wydusić z Daliana, gdzie mogą tego getko, którego Dalian nazywa pyszczkiem, dorwać. Docierają do jakiegoś domu na palach, gdzie Dalian i Getko mieli się spotkać, a potem uciec razem do Taurydyki. Zamiast Getko, zwanego Pyszczkiem, zastają jednak grupę Skandingów, dzikich ludzi, którzy, jeśli dobrze rozumiem, mają tu reprezentować jakąś grupę brutalnych dresów. Okazuje się, że Getko już tam nie ma, a raczej jest tylko martwy.
Skandingowie zdążyli uciąć mu głowę i teraz używają jej do przedrzeźniania zszokowanego i zrozpaczonego Daliana. Dalian stanął jak wryty. Spoglądał na wszystko z przerażeniem, a tamci gramolili się zza stołu. Getko? Jest tutaj? Jestem, jestem! Zapiszczał udawanym damskim głosikiem jeden ze skandingów. Och, moje kochanie, przyszło do mnie wreszcie. Pójdź do tatusia, wymasuj mi kniazia. Pozostała trójka zarechotała. Taki z ciebie getko, jak ze mnie prząśniczka, mruknął Jaksa. Gadajcie, jest tutaj czy nie? Pyszczek, jęknął więzień. Skrzywdziliście go? Skanding sięgnął pod stół, podniósł rękę, trzymając za włosy obciętą głowę mężczyzny o delikatnych rysach. Nawet po śmierci wyróżniała się wśród twarzy obecnych tu ludzi niczym alabastrowa rzeźba z taurydyki wśród pogańskich idoli. Okazuje się, że przykry los, który spotkał Getko, również nie był po prostu karą za bycie gejem. Piliśmy razem, nie powiem, po zgodzie, bo przyszedł dopytywać nas o tego właśnie dymańca. A kiedy popiliśmy, wyszło, że Flok za jajca nas łapał, za mocno się przystawiał. Wychodzi więc na to, że Getko zginął za natrętne molestowanie heteroseksualnych skandingów, którzy sami nie mieli żadnych złych zamiarów. O kreowaniu postaci geja na kogoś, kto łapie za jaja przypadkowych facetów w barze, można by powiedzieć kilka słów, ale dajmy komudzie kredyt zaufania. W sumie przecież nie wiemy, czy to są rzeczy, które się faktycznie wydarzyły, czy tylko skandingowie zmyślili sobie to jego zachowanie, żeby mieć pretekst do bójki. Być może Getko nie jest ostatecznie taki zły. Ale jednak jest. Bo na koniec okazuje się, że Getko porwał i więził grupkę małych dzieci, które chciał sprzedać kapłanom pedofilom z Taurydyki w zamian za bezpieczny azyl dla niego i dla Daliana. Odrzucił odsłaniając klatkę, a w niej rozległ się pisk, cienki krzyk, płacz. Wewnątrz były dzieci. W koszulach, sine od chłodu, brudne, niektóre pokrwawione i rozdygotane, przyciskające do drewnianych krat twarzyczki, po których ciekły łzy. I wśród tych dzieci jest syn Jaksy. Dlatego rycerz tak desperacko się za nimi uganiał. Dalian za pomoc w odnalezieniu swojego kochanka i porwanych przez niego dzieci nie zostaje zabity przez rycerzy. Zamiast tego trafia do Taurydyki, gdzie, ponieważ nie przywiózł ze sobą dzieci dla kapłanów, zostaje oddany w dożywotnią niewolę. No dobrze, rozprawmy się z tą alegorią. Bo że nią jest, to już ustaliliśmy. Sam Komuda powiedział, że jest pastiszem sytuacji w obecnej Polsce. Jeśli ktoś przyjmuje je jednostronnie, to znaczy, że sam jest ideologicznie zmanipulowany. Wiemy więc, że tekst jest komentarzem dotyczącym sytuacji w obecnej Polsce i w Europie. Wiemy, że według autora jest to komentarz niejednostronny. Ma w zamierzeniu pokazywać dwie strony medalu. Z jednej mamy więc mieszkańców Polski. Nieokrzesanych, trochę brutalnych, pełnych uprzedzeń, a z drugiej strony mamy gejów, którzy, no właśnie, co Komuda chce nam powiedzieć o gejach? Jeden z nich dosłownie porywa dzieci, żeby sprzedać je pedofilom. Jak mamy to według Komudy interpretować? Jakie metaforyczne zagrożenie stanowią osoby LGBT dla małych dzieci? Drugi bohater, Dalian. On wydaje się przynajmniej częściowo niewinny, ale i tak za swoją nienawiść do Landii, w której mógłby przecież żyć sobie spokojnie, gdyby tylko za bardzo się ze swoją orientacją nie obnosił, zostaje ukarany wiecznymi torturami w swojej wymarzonej ojczyźnie, która nagradza upragnioną wolnością wyłącznie jeśli złożysz jej krwawą ofiarę z niewinnych dziatek. Bo może Landia jest trochę zacofana, rubaszna i przemocowa, ale tylko w niej panuje prawdziwa wolność, a wszyscy patrzący na nią z góry mieszkańcy Taurydyki już wkrótce się o tym przekonają. No i przede wszystkim wydaje mi się, że ta obrona o tym, że to jest metafora i to dwustronna, to przede wszystkim jest słaba obrona, bo to nie jest tak, że nikt nie zrozumiał, że to jest metafora, Jacek. Chodzi o to, że jest to gówniana metafora, bo stawiasz w niej równowagę sił pomiędzy gejami i ich oprawcami.
co nie ma żadnego sensu, bo to nie jest tak, że to są dwie strony tego samego medalu, które w jakiś sposób się ze sobą nawzajem tłuką. Nie, mamy opresjonowaną, dyskryminowaną grupę i grupę, która ich opresjonuje i dyskryminuje. Zresztą nie jestem w stanie oprzeć się wrażeniu, że podobną narrację, w której trzeba wystrzegać się od mieńca czyhającego na nasze dzieci, gdzieś już widziałam. I tak się składa, że również dotyczyła pewnej dyskryminowanej mniejszości. W tym przypadku podobno niezbyt dobrze się to skończyło. Co ciekawe, nie wszyscy wiedzą, że fantazja o łapankach na gejach towarzyszy Komudzie już od jakiegoś czasu. W 2019 roku ukazało się jego opowiadanie Mowa nienawiści pokutnika Duki o bardzo podobnej strukturze. Dzielny rycerz Jaksa, ten sam, który później ściga Daliana, wybiera się w pogoń za kolejnym odmieńcem. Gotko? Swoją drogą Jacek posługuje się dość wąską paletą imion dla gejów. Gotko zostaje przez niego pojmany i odprowadzony do swojego ojca. Ten z kolei oddaje Gotko do specjalnego, pokutnego klasztoru. Mój syn jest chory. Potrzebuje waszej pomocy. Nie może czekać. Co mu dolega, bracie? Jak już przygryzł wargi. Jest odmieńcem, drogi pokutniku. Gotko stał się inny niż ja, mój ojciec, jego ojciec, ojciec naszych ojców. To mężołożca. Znalazłem go na sianie z młynarczykiem. Nie chcę się łączyć z kobietą, ale z mężczyzną, jak wołost poganin plugawi prawa jessy. Pomóżcie, bracie, bo to hańba. Odchodzę od zmysłów, jako rycerz i ojciec. Swoją drogą posłuchajcie, za co jeszcze można trafić do tego pokutnego klasztoru. Jesteśmy tylko prostymi sadownikami w ogrodzie praojca, powiedział. Jednak najlepszemu ogrodnikowi zdarza się źle przyciąć gałąź z owocami albo strącić dojrzałe owoce w otchłań. Chcesz leczyć syna z nikczemnej przypadłości? Musisz wiedzieć, że może się to nie udać. I wtedy patrz tam, wskazał. Pod wieżą skradał się na czworakach jakiś oberwaniec uwiązany za szyję sznurem do ściany. Jak zwierzę schylał się w dół i jadł trawę, wyrywając ją garściami z dziedzińca, gdzie rosła bujnie, bo chodzono tylko po wydeptanych ścieżkach. Oto nieszczęśnik, powiedział Duka. Chory na zgrozę łojową, ciężką chorobę objawiającą się wstrętem do mięsa. Nie jadł go przez całe lata, żywiąc się roślinami jak krowa czy owca i w końcu zmienił się w zwierzę. Dziś jada tylko trawę, stracił rozum, zapomniał kim był. Chcieliśmy go ratować, leczyć. Było za późno. Skąd wiesz, czy nie za późno jest u twego syna? Gotko zostaje poddany torturom, które mają wypędzić z niego demona homoseksualizmu. Metoda tych egzorcyzmów to właśnie nasza tytułowa mowa nienawiści. Jak poznacie, że trzeba przejść aż do takich praktyk? Jak rozpoznacie, że Gotko ma w sobie biesa? Mową nienawiści. Wtedy bies poruszy się, zaskomli ugodzony słowem, a my wywleczemy go i odślemy do otchłani wodnej, gdzie jego miejsce, gdzie brzęczy łańcuchami czarnobóg obracający gwiazdę okulną. Więc zapytuję po raz ostatni, czy chcesz tego dla syna? Jak już milczał. Można by rzec, że pierwszy raz od bardzo, bardzo wielu lat zawahał się. Gotko to krew z mojej krwi, mój syn, moja moc. Wytrzyma wszystko. Tak, chcę tego wszystkiego dla niego. Żaden z bogutów nie będzie odmieńcem. Żaden nie stanie się plugastwem jak kwerki z Taurydy, którzy nie są już ludźmi, ale worami pełnymi wszeteczeństwa, ciężkiego jak świńskie łajno. Bierzcie go. Więc mnisi zaczynają swój rytuał i pozwólcie, że przedstawię wam tu cytaty z tej mowy nienawiści, bo przedziwna fascynacja, z którą Komuda nie tylko wraca do tematu nawracania gejów, ale też z którą na wymyślne, wulgarne sposoby opisuje gejowski seks, jest moim zdaniem dość znacząca. Ale ostrzegam, że to wszystko będą dość obraźliwe i obrzydliwe rzeczy. Odmieńcze. Przy dopniku wołosta flokiem nieprawym trącanego. Wyrzeknij się występku. Porzuć złe myśli. Skieruj je ku modlitwie. Ku naprawie twego parchatego, śmierdzącego ciała. C.
cały jesteś jedną wielką piczą pełną podłego smrodu. Wyrzuć go z siebie, wznieś się, obmyj i oczyść. Porzuć chuć odmieńczą, nie myśl o niej. Smrodliwe, pełne występku jest cielsko mężczyzny. Pomyśl o niewieści, która rozkwita jak kwiat potrzebujący. Obmyj się, oczyść, Gotko, ty przeklęty Gotko. Milcz, kupo krowiego łajna. Capi śmierdzący kuś wołosta naznaczył cię dawno temu. Byłeś niczym innym, tylko zwykłym dupodajcą biesów, rozdętym naczyniem na ich plugawe członki. Mów, jak głęboko wchodził w ciebie godmisz czarnoboga, a zaliż bolało? Leciała twa plugawa krew? Poczuj, psi synu, żałosny dupniku pogan, jak pogrąża się w tobie ohydny, zimny jak lód i śmierdzący kuś wołosta, jak plugawi twe ciało od wewnątrz rozrywa ci patrochy. Niczym innym nie jesteś, jak złachmanioną, męską kokotą biesa, pełną żałości występku przeciwnego naturze. Pozbądź się go, wyrzuć z ciała, przeklnij. Wyrzuć nasienia zła i występku. Nurze, znajdź w sobie siłę, Gotko, ojciec cię słucha. Machlewy nieczysty wypełzły z czarnej, śmierdzącej chuci. Plugawy mężołożco, godmiszy nieczysty wołosta. Miękko w dupę, końskim godmiszem dymany. Pokaż się, wynieś, wystaw plugawe ciało. Pokaż się koniu chlaści, polegający, palący nasieniem wołosta. Wyjdź od mięcu, jesteś inny, nie jesteś aż ty, co świeżą łagną bierzesz w zęby. Dobra, wystarczy. Nawet gdyby to miała być parodia terapii konwersyjnej, Komuda rozpływa się w tych wszystkich opisach i obelgach z niepokojącym zamiłowaniem. Bo tak by się wydawało, prawda, że to jest pastisz na nadgorliwych klechów, którzy chcą nawracać ludzi z ich orientacji. Ja też tak myślałam. Dopóki mnichom faktycznie nie udało się wypędzić z Gotko demona. Wyciągnęliśmy go, wychrypiał Duka. Wyrwaliśmy z jestestwa Gotka. Uwolniliśmy. Jak okazało się, na chwilę. Demon okazuje się zbyt potężny dla mnichów, więc zmuszają Jaksę, żeby z nim zawalczył. Ten próbuje przegnać go, używając imienia demona, które ten nieopatrznie mu zdradził. Ale ta metoda wydaje się na niego nie działać. I w ten sposób Jaksa dochodzi do konkluzji, która prowadzi nas prosto do puenty całego opowiadania. Chłopak musi sam wyrzucić z siebie biesa, sam go pokonać. Jeśli tego nie uczyni, próżne wasze zabiegi, tylko rozszarpiecie go na strzępy na ławie bólu. Okazuje się, że imię, które podał demon, to tak naprawdę imię faceta, który molestował Gotko w dzieciństwie. I dopóki, kiedy to Gotko sam decyduje się przezwyciężyć własną traumę, demon homoseksualizmu w końcu go opuszcza. Jest uzdrowiony. Mamy więc dwa opowiadania. Oba zafiksowane na tropieniu i unieszkodliwianiu gejów. Oba powielają bardzo, bardzo szkodliwe stereotypy, że osoby homoseksualne krzywdzą dzieci, że natrętnie zalecają się do heteromężczyzn i że tak naprawdę ich orientacja jest odwracalnym skrzywieniem, które wynika z doświadczonego w dzieciństwie molestowania. Nie ma żadnych wątpliwości co do konsekwencji, które mogą wynikać z powtarzania takich bzdur na temat grupy, która i tak już na co dzień spotyka się w naszym kraju z dyskryminacją i przemocą. Pytanie, które zadaję tym razem zupełnie na serio, brzmi: czy powinny być w takim razie cenzurowane? Do tej kwestii są na świecie różne podejścia. W Stanach Zjednoczonych, które uformowały się wokół idei sprzeciwu wobec monarchii i władzy absolutnej, pierwsza poprawka do konstytucji, gwarantująca m.in. wolność słowa, jest traktowana niezwykle poważnie. Nie ma tam właściwie żadnych prawnych ograniczeń tego, co dopuszczalne w debacie publicznej, niezależnie od konsekwencji, nawet jeżeli prowadzi to do fali przemocy wobec mniejszości etnicznej lub do szturmu na Kapitol, w którym ginie 5 osób i wiele więcej zostaje rannych. Można
oczywiście dostać za coś takiego bana na Twitterze na przykład, ale Twitter to prywatna korporacja, która ma pełne prawo decydować o tym, jakie treści publikuje się na łamach jej portalu. Gwarantuje jej to zresztą ta sama pierwsza poprawka, która dotyczy też wolności prasy. Czyli również przecież wolności do wybierania publikowanych przez media treści. To, że media społecznościowe zostały totalnie zmonopolizowane i to, jakie zagrożenia wynikają z faktu, że większość osób na świecie polega na informacjach podlegających kilku właścicielom megakorporacji, to zupełnie inny problem. W tym kontekście ważne jest, że zapowiedzenie praktycznie czegokolwiek może poza ujawnieniem tajemnic państwowych nie może cię w Stanach Zjednoczonych ukarać państwo. W Europie, dużo bardziej bezpośrednio doświadczonej przez II wojnę światową, częściej stosuje się lub próbuje wprowadzać przepisy określające to, czego mówić nie wolno. Na przykład jeśli chodzi o negowanie Holokaustu, nazywanie nazistowskich obozów koncentracyjnych polskimi, czy propagowanie faszystowskich symboli. Oba podejścia mają swoje podstawy, genezę, argumenty za i przeciw. Możemy się spierać na temat tego, które rozwiązanie jest słuszne, co nie zmienia podstawowego faktu. Żadne z nich nie dotyczy przypadku Jacka Komudy. Bo jego za te opowiadania nie spotkały żadne prawne konsekwencje. Jedyne, z czym musiał się zmierzyć, to reakcja społeczna, która była negatywna z wielu wymienionych wcześniejszych powodów. I nie była to reakcja sterowana przez jakąś tajemniczą lożę gejów, wbrew temu, co prawicowi pisarze chcieliby myśleć. Panowie fantaści po prostu usilnie starają się nie zauważać, że nie są już adekwatni. Że ich przekonania odstają od rzeczywistości. Snują megalomańskie fantazje o potężnych siłach, które zabraniają im pisać prawdę o świecie. A tymczasem przyczyną ich upadku są po prostu młodzi czytelnicy, do których tak bardzo zresztą próbują trafiać. Oni nie chcą już czytać bzdur o tym, że geje porywają dzieci i sprzedają pedofilom. Po prostu. Przykro mi. Zweryfikował was rynek. I czas. I teraz ja. To jeszcze na chwilę ja, bo wyszło mi tutaj bardzo ładne zakończenie, a w zasadzie to mam jeszcze jedną sprawę. Sprawę, do której próbuję podejść już od jakiegoś czasu i myślę, że ten temat Komudy i listu przeciwko cenzurze to dobra okazja, żeby w końcu ją poruszyć. Bo dotyczy jednego z sygnatariuszy listu, Dariusza Domagalskiego. Dariusz Domagalski, jak pisze o sobie na swojej stronie, to pisarz, felietonista, scenarzysta komiksów, animator kultury, twórca larpowy. Oprócz pisania i prowadzenia warsztatów, wykładów, prelekcji jest również wychowawcą młodzieży na obozach fantastyki. I właśnie kilkoro wychowanków tych obozów młodzieżowych zgłosiło się do mnie jakiś czas temu z prośbą o nagłośnienie tego, jak byli przez Domagalskiego traktowani w trakcie tych obozów. Jedna z uczestniczek, nazwijmy ją Julką, pisze do mnie tak. Wtedy byłam pod wrażeniem, że przebywamy w towarzystwie uznanego pisarza, ale z perspektywy czasu widzę, że był zwykłym narcyzem i wręcz czasami sadystą. Pamiętam jeden moment z mojego ostatniego obozu letniego. Akurat pakuje się do wyjazdu, wszyscy powoli się zbierają, a on bardzo głośno wrzeszczy na uczestników, żeby się ustawili, po czym odwraca się do swojego kolegi i mówi: ale ja lubię to robić. Julka miała 15 lat podczas tego obozu, a oprócz niej rozmawiałam jeszcze z dwójką uczestników i oboje potwierdzają jej doświadczenia i zgadzają się, że z perspektywy czasu oceniają zachowania Domagalskiego jako psychiczne manipulacje stosowane z premedytacją na nastolatkach. Największe zastrzeżenia mieli do sposobu, w jaki pisarz prowadził z nimi LARPy. Dla tych, którzy nie wiedzą, LARP to taki rodzaj RPG, czyli Role Playing Game, gry wyobraźni, w której pod przewodnictwem mistrza gry uczestnicy odgrywają różne sceny i wcielają się w różne postacie, często z użyciem kostiumów albo rekwizytów. I ten właśnie dodatkowy poziom imersji sprawia, że na mistrzu gry podczas LARPa spoczywa nieco większa odpowiedzialność za bezpieczeństwo i komfort psychiczny graczy. Przygotowując się do tego materiału, rozmawiałam z kilkoma LARP masterkami, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób przygotowują siebie i uczestników do rozgrywki. Dowiedziałam się o różnych przydatnych mechanikach, że ważny jest briefing i debriefing, czyli czas przed i po grze, kiedy pomaga się uczestnikom wejść w rolę, a później z niej wyjść, uspokoić emocje, ochłonąć itd.
Trzeba też dać wcześniej znać graczom o ewentualnych triggerach, czyli trudnych tematach, które będzie poruszał LARP, na przykład przemoc, gwałt, uzależnienia. Można też ustalić specjalne hasło, na przykład green, którym gracze będą sygnalizować, że mają zamiar wejść na bardziej intensywny poziom interakcji i na przykład dotknąć innego gracza. I wtedy dopiero, kiedy usłyszą hasło green z powrotem od innego gracza, wiedzą, że mają na to pozwolenie. No i przede wszystkim należy zachować szczególną ostrożność, prowadząc sesję z niepełnoletnimi uczestnikami. Tymczasem według uczestniczek i uczestników obozu, na którym opiekunem był domagalski, nastolatki w wieku od 13 do 17 lat brały udział w LARPie, którego tytuł brzmiał na przykład Suki Apokalipsy. I te nastolatki wcielały się w tytułowe suki w trakcie tego LARPa. Jeden z moich rozmówców wspomina też LARPa, który nazywa się Tajemnica Schroniska Weisshorn, którego okładki wam nie pokażę, bo jest na niej wielka na całą stronę swastyka. Mój rozmówca odgrywał w trakcie tego LARPa rolę nazisty i, jak twierdzi, czuł się po tym, jakby brał udział w więziennym eksperymencie w Stanford. Domagalski podobno często powtarzał, że w kwestii LARPów lubi umieranie w zimnej wodzie, czyli skłanianie uczestników do przeżywania głębokich, skrajnych emocji. Przy czym jego debriefing według wspomnianego wcześniej rozmówcy często sprowadzał się do czegoś w stylu: no co, smutne, co nie? Wyśpijcie się i do jutra. Moją uwagę szczególnie zwrócił LARP, który nazywa się Księżniczki Disneya. Osoby, z którymi rozmawiałam, biorąc w nim udział, miały 15 i 16 lat, ale pamiętają też, że brały w nim udział osoby 14-letnie. Więc mamy tytuł Księżniczki Disneya i mały opis na początku. Każda kobieta jest jak księżniczka z bajki, ale niektórych bajek nie opowiada się dzieciom. W trakcie LARPa graczki wcielają się w postaci księżniczek rywalizujących o względy księcia. Okazuje się, że książę to tak naprawdę lekarz-psychiatra, a księżniczki to pacjentki oddziału zamkniętego, które od własnych zaburzeń uciekają w świat fantazji. Mamy cel, którym jest zderzenie z ponurą rzeczywistością, zmuszenie do refleksji i głębokich przemyśleń. Po LARPie gracze powinni wyjść ze świadomością, że nie warto uciekać od problemów w świat fantazji, a należy się z nimi zmierzyć bez względu na to, jak są przytłaczające. Jest też mały fragment o tym, że obowiązuje zasada full touch, czyli każdy rodzaj dotyku wobec innego gracza jest dopuszczalny. Mamy więc opisy księżniczek Disneya, po czym opisy prawdziwych kobiet, którym tylko wydaje się, że są księżniczkami Disneya. Więc Arielka tak naprawdę miała wypadek, w którym straciła nogi. Aurora jest heroinistką. Bella nie może znaleźć faceta, więc popada w problemy z alkoholem. Jasmine zostaje sprzedana w seksualną niewolę. Merida, zmagając się z odrzuceniem ze strony swojej surowej i oziębłej matki, zostaje lesbijką. Mulan trafia do szpitala, ponieważ jest trans. Pocahontas rzucił chłopak, a Rozpunka ma raka, Śnieżka również narkotyki, a Tiana jest po prostu brzydka. Ze szczegółami scenariusza możecie zapoznać się sami. Tak jak wspominałam, jest cały czas do poprania na stronie Dariusza Domagalskiego. Istotne jest to, że pełno jest w nim wątków nawiązujących do przemocy, seksu i uzależnień. Nieletnie uczestniczki i uczestnicy obozów pod kontrolą 40-letniego opiekuna miały odgrywać role heroinistek, aktorek porno i ofiar gwałtu. Korzystano przy tym ze specjalnej metody nazywanej mechaniką czochrania, a którą opisują mi tak. Kiedy sytuacja w LARPie dotyczyła seksu, mieliśmy ją symbolicznie odgrywać, czochrając się po włosach. To była taka metafora. Domagalski bardzo ją lubił, bo włosy można było delikatnie pogładzić albo mocno potargać, sugerując intensywność sceny. Podobało mu się, że faktycznie wygląda się wtedy jak po seksie. Kiedy jeszcze planowałam na ten temat napisać tekst do krytyki politycznej, odezwałam się też do samego Dariusza Domagalskiego, żeby spytać, jak on teraz odnosi się do prowadzonych przez siebie LARPów, i myślę, że będzie w porządku, jeśli przytoczę wam tutaj jego odpowiedź w całości. LARP Księżniczki Disneya był przeze mnie prowadzony 5-6 razy na zimowiskach, gdzie byłem wychowawcą.
Oczywiście nie w takiej formie, jak jest to przedstawione w Print and Play dla dorosłego gracza, ale za każdym razem dostosowany i odpowiednio modyfikowany pod konkretną grupę wiekową. Jego zadaniem miał być przede wszystkim trening wrażliwości, zwrócenie uwagi na wykluczenia społeczne. Grany był w bezpiecznych warunkach z przeprowadzonym wcześniej briefingiem i z pełnym nadzorem w trakcie sesji. W tym konkretnym LARPie nie zakładam żadnych relacji seksualnych pomiędzy postaciami i podczas sesji nie były odgrywane. Ale owszem, na obozach zdarzały się LARPy, gdzie pewne relacje można było odgrywać pod warunkiem, kiedy gracze sobie tego życzyli, ale odbywało się to tylko i wyłącznie za pomocą symboliki. Najbardziej inwazyjna to delikatne poczuchranie sobie nawzajem włosów. A i tego starałem się unikać. Większość LARPów pod moim nadzorem było rozgrywanych w systemie no-touch lub semi-touch, żeby zmniejszyć do minimum jakikolwiek kontakt fizyczny. Prowadzone przeze mnie LARPy oprócz funkcji ludycznej miały za zadanie wywołać emocje i poruszać ważne kwestie społeczne, zatem na pewno zdarzały się mocniejsze tematy, które prawdopodobnie teraz nie poruszyłbym z młodzieżą, albo przynajmniej nie z każdą grupą wiekową. Jak widzicie, chociaż pisarz przyznaje, że dzisiaj już nie poruszałby pewnych tematów z tak młodymi ludźmi, to jednak jego wersja różni się od tego, jak LARPy i obozy pamiętają uczestnicy, z którymi ja rozmawiałam. Oni swoje doświadczenie oceniają jako traumatyczne. Sytuacja, w której pod presją obcowania z autorytetem dużo starszego i uznanego pisarza mieli odgrywać scenki intensywnych emocji, sytuacji bardzo skrajnych i niebezpiecznych bez profesjonalnego nadzoru pedagogicznego i psychologicznego, wcielać się w suki nazistów, ofiary i sprawców przemocy, to faktycznie wydaje się czymś, co może negatywnie wpłynąć na mentalność młodych ludzi. I dlatego postanowiłam podzielić się z nimi swoją platformą, żeby opisać tę sprawę i pozostawić ją wam do oceny. Hej, to znowu ja, tym razem po raz ostatni, obiecuję. Ci piękni ludzie, których widzicie na ekranie, to moi patroni. Jeżeli chcecie do nich dołączyć i wesprzeć mój kanał, to możecie to zrobić za pośrednictwem mojego Patronite'a, do którego link wyświetla się na dole ekranu. Dzięki wsparciu na Patronite uruchomiłam też ostatnio regularne streamy na Twitchu, na które zapraszam Was w każdy poniedziałek o 19 i czwartek o 18. Podczas streamów rysuję, oglądam z Wami TikToki i opisuję swoje ulubione niewyjaśnione zagadki kryminalne. Link do Twitcha też jest na dole. Do zobaczenia.